nerwówka straszna. Nie jestem do końca pewny, czy wygrała drużyna lepsza, panie trenerze. Proszę o recenzję, ale może właśnie po tym się poznaje dobre drużyny, że wygrywają nawet wtedy, kiedy grają gorzej. Wygrywa ten, kto strzela bramki. To w tym meczu nas robiło. Podkreślaliśmy wszyscy tutaj już w przerwie tego meczu. Ukraina naprawdę pokazała kawałek dobrego futbolu. Naprawdę. Było na co popatrzeć. W drugiej połowie, w moim odczuciu, być może Adam nakazał od momentu zdobycia bramki raczej obronę tego wyniku i dla mnie osobiście triumf zespołowej gry obronnej bardzo znaczący naszej drużyny. Utrzymujemy wysoki poziom gry. Natomiast bałem się strasznie, zresztą tu wymienialiśmy z kolegami taki pogląd o Lewandowskiego przy tej twardej grze, żeby się coś nie stało, ale sądzę, że mamy dość duże w dalszym ciągu możliwości, ale nie zmieniam zdania, że musi wejść do tej drużyny zawodnik kreujący grę, jeżeli mamy się liczyć i powoli kroczyć do tej czołówki europejskiej. Taki jest mój punkt widzenia.